Święta są zagrożone i tylko ty możesz je uratować. Czy może być coś bardziej przygnębiającego niż mroźna, ciemna zima bez gwiazdki? Bez pysznego jedzenia i denerwujących krewnych? No, Papcio Mróz został okradziony ze swoich magicznych sań do rozwożenia prezentów. Zginęło też kilka innych należących do Mroza przedmiotów. Jeden z Simów, który wyjątkowo nie lubi świąt, ukrył je w różnych dziwnych miejscach. Papcio Mróz jest zdruzgotany. W swojej nieumiejętności radzenia sobie z emocjami postanowił, że skoro spotkało go to nieszczęście, to on odwołuje święta całkowicie. Zero choinek, zero ciastek. Papcio chciał też wprowadzić zakaz śniegu, ale niestety nawet on nie może panować nad pogodą. Ustanowił za to nowe świąteczne zwyczaje, które nie są zgodne z duchem świąt. Bieganie nago i post? Tylko nie to! Jesteś jedyną osobą, która może odnaleźć skradzione przedmioty. Masz na to tydzień. Z każdym odnalezionym przedmiotem przywróć jeden ze zwyczajów świątecznych. Odniesiesz sukces, jeśli przywrócisz wszystkie, i gwiazdka odbędzie się tak, jak powinna. Z dużą ilością prezentów, jedzenia i dobrej zabawy. Powodzenia. W ramach świątecznej inicjatywy sim youtuberskiej takie właśnie zadanie dostałam od szalonej szynszyli którą świątecznie pozdrawiam wraz z Kosmo i Pierpion, z którymi robimy cały ten projekt razem. Więc tak, zniknęły śnieżynka, dziadek do orzechów, ciasteczka, bałwanek i sanie. To są rzeczy, które musimy odnaleźć, i wskazówkami do tego są książki. Więc zobaczmy, co tutaj ciekawego jest. Okej, okay, są jakieś napisane książki, ale nie mogę się dostać do ich opisu. Na szczęście Magda wysłała mi opis wszystkich książek, bo w nich są wskazówki, gdzie mam iść i czego szukać. Także Zagubiony bałwanek. Co się stanie, jeśli umieścić bałwanka w wyjątkowo nieprzychylnym mu klimacie? Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli się o tym przekonywać. Na gorącej plaży rosną cztery choinki. Czy skrywają jakąś tajemnicę? Ale takie choinki, choinki, że takie ozdobione, gdzieś w Sulani? Pójdźmy to sprawdzić o pierwszej 37. Czy gdzieś na mapie mogę się doszukać drzew iglastych? Niespecjalnie, ale będzie to na plaży, więc na szczęście opcje są ograniczone. Nie śpi na ławce y a Alicja, Julia, sorry. W porównaniu do tego moje zadanie dla PiP jest dosyć łatwe i mało świąteczne. W ogóle ona się nazywa Julia Elf, a rodzina jest maliniak. Nie wnikam. Makoła, widziałeś gdzieś choinki? Albo bałwanka, to by nawet było jeszcze lepsze. No tutaj to nic nie ma. To w sumie nawet nie jest plaża, tylko działka, ale taka na wysepce, więc... Wolałam zajrzeć. Chyba polegnę już na pierwszym zadaniu. Znaczy nie muszę tego chyba robić po kolei wszystkiego, no nie? Ale... Już jest trudne. Za trudne. Wiedziałam, że będę za głupia. A nie, zaraz, tu są cztery choinki. Rzeczywiście choinki, choinki. O ja. Idę. No, i rozumiem, że coś jest w piwnicy. Zjedźmy sobie. Wziąłam zjedź czy zejdź? Zjedź, dobrze. Łatwo pomylić. Cóż tam jest? O kurde, lochy jakieś. Matko Święta, <głatwo> co ty tu robisz? W kółko pływa. No dobrze, jest bałwanek, ale ona poszła. Nie idź nigdzie. Jest bardzo głodna i chyba zmęczona, ale no, no już tam. <głatwo> Zaraz pójdziesz spać, zjeść i jutro zrobimy resztę, ale no, jest bałwanek. Dobrze, fajnie. A mogę go ukraść? Kleptomanką nie jest. No ale dobrze, znalazłam bałwanka. Czy to znaczy, że mogę już y, do świąt dopisać to, co trzeba? Dobrze, to zamieniam bieganie nago na, y, na co? A zaraz, te książki to są nie tylko w regale. Okej, okay, to trzeba będzie poszukać w domu jeszcze. Okej, okay, za bałwanka mam wystawny posiłek. To dobrze by było zamiast postu w sumie. Dobra, już dwie usunęłam, nieważne. Żarcie. Gdzie żarcie? Wystawny posiłek, proszę. Już święta prawie uratowane. Dobra, ty idź spać, a ja poszukam książek. Praca grupowa. Ja taka cwana, bo mam ściągę do książek i nie musiałam ich szukać. Bo i tak one mają opisy em, za, za krótkie, w sensie za mało jest znaków na to, żeby zmieścić wszystko. A, Rzeczywiście a bo to Miłosz Maliniak jakiś napisał te książki najlepsze ciasteczka babuni z tysiąc jeden innych przepisów opowieść Wigilina 2 o na stole chyba coś jest zgubiony bałwanek, dobrze tu jakieś śmierdzące jedzenie, super ej dobra, to jest jeszcze dobre to zjedz sobie to jeszcze zanim pójdziesz spać nawet drink się zepsuł cierpki smaczek, no teraz na pewno książka dla dzieci Hmm, no to się dużo dowiedziałam. O, no, jeszcze lepsza. O, Miłosz Maliniak. Ale ty mi lepiej powiedz, gdzie te rzeczy są wszystkie. To jak ona je, to ja Wam powiem, jak ma się sprawa z tym domem tutaj, bo no nie wiem, znaczy no nie mam pewności, czy Magda go po prostu nie zbudowała sama. Ehm, może jej się chciało, ale zauważyłam, że na przykład wiszą tutaj obrazy e, zrobione przez o takiego użytkownika, którego znalazłam w galerii, ale to nie jest dom zrobiony przez niego. On różne takie customowe ozdoby po prostu wrzuca w galerii, jakieś obrazy i różne takie. E, można sobie całą kolekcję tego po prostu ściągnąć i użyć sobie w swoim domu. Więc sam dom, nie wiem kto zrobił, e, nazywa się Family Christmas House, e, tylko że domów pod tą nazwą jest dosyć dużo, także jak chcecie to szukajcie, jak Wam się podoba. W którymś momencie na pewno znajdziecie, jakby co? on wygląda tak, z takim charakterystycznym wielkim gnomem utkniętym w kominie, że on tam nie spłonie. Chyba poszła tak na czacie rozmawiać, bo ma mało towarzystwa. Nie masz znajomych jakichś? A, no zna tego Miłosza. Zły fanatyk ekologii zazdrosny. No to trochę wygląda jakby to on jako duch, zły duch świąt ukradł te wszystkie rzeczy. Dobra, tam po drodze se możesz z kimś gadać. Już jest szesnasta, więc jazda. Dziadek do orzechów. Klasyka dziecięcej literatury, czy może zagadka ukryta w starym pubie w Hanford on Bagley? Przekonaj się sama. Dobra, ty sobie gadaj z panem Krzysztofem. Który robi pompki, oczywiście, a ja y, pójdę poszukać, co tutaj się dzieje. O, widzę jakieś przejście podziemne. Znowu. Jak dobrze, że te drabiny są. Można takie fajne rzeczy porobić. Ui, no i jest i on, jest i dziadek. O, z nim się nie da nic zrobić, nawet nie można go obejrzeć. No dobrze. Znaleźliśmy. Jezu, jaki wielki świecznik, zapal wszystkie świece. No, tak średnio się palą w sumie. <grytanie> nie ma ognia, ale się świecą. Za dziadka do orzechów mam ozdób i pyk. To niech ona sobie gada trochę z ludźmi tutaj. A ja przejdę do tajemnicy śnieżynki. W pewnym parku w ciągu nocy jakby spod ziemi wyrosła nowa rzeźba. Spacerowicze dostrzegli też dziwne błyski dobiegające z dna sadzawki. Czy to złota rybka? A może wielki skarb? Dobra, gadaj, gadaj. Może sobie jeszcze siknij, żeby nie było przypału. W pewnym parku. To może być park gdziekolwiek. Jeśli Simka mieszka w Wierzbowej Zatoczce, to chyba bym... Odpuściła sobie wierzbową zatoczkę. Zobaczę, czy może w Niukres coś nie wyrosło. Nie, nic tutaj nie ma. No to co? Po kolei. Po kolei oprócz wierzbowej. Pewnie się okaże, że to będzie w wierzbowej, i, <gryw> I na samym końcu dopiero to znajdę. Ale właśnie, bo musi być koniecznie sadzawka. Znaczy, no tutaj jest, ale nie, nie w każdym parku chyba jest. W wierzbowej jest w sumie. Więc może jednak tam pójdę, w razie czego. W razie gdyby to rzeczywiście było, po prostu tam. Bo tutaj chyba nic nie widzę dziwnego. Już patrzę na mapie, czy coś nie wygląda inaczej, no nie. O, tutaj jest pełno śniegu. Ej, coś rzeczywiście tu jest. Wsadzone wstrętnie do sadzawki. A i rzeźba też jest, dzień dobry. Nie można wędkować, bo wzięło i zamarzło. Czy coś tu dookoła jeszcze się dzieje? Czy może jak przesunę tę rzeźbę, to coś. Nie, nic się nie stanie. <gryw> nic nagle nie wyrośnie. <gryw> jakieś przejście tajemne. No się, Jerry. Mam jakieś dziwne wrażenie, że y, ta sadzawka nie może być zamarznięta. Chociaż. O kurde, pajak ukryła. Tam jest jakiś szkielet. <gryw> Spupi. W krzokach, kurde. No, spupi jak nie wiem, ty, ale jaki klimacik? Jest i śnieżynka, ale normalnie jak jakiś, jakiś najświętszy przedmiot. A ona się nie roztopi od tych świeczek, wszystkich? Ona nie jest z lodu, czy ona jest ze szkła? Bo ja w sumie jej użyłam też jako dekoracji tu i, tu i tam. I wygląda jakby była z lodu, ale w sumie równie dobrze może być ze szkła. A zaraz ta rzeźba to. Aha, ona wyrasta dosłownie z pod ziemi. Wszystko jasne. Dobrze, mam śnieżynkę. Bardzo mnie to cieszy. Za śnieżynkę przywracam świąteczny nastrój. O, już bliżej niż dalej. Teraz najlepsze ciasteczka babuni i 1100 innych przepisów. Ta książka nawet działa. Jest to. Yy, to właśnie. I przepis na ciasteczka brzmi tak. 100 gramów masła, stary europejski dworek. Jedna szklanka mąki. Simowie nie mogą skorzystać z toalety. 160 gramów cukru. O mój Boże, jak dużo cukru! Toaleta działała przez tyle lat. Jedno jajko. Ciekawe, czemu teraz nie da się do niej dojść. 300 gramów czekolady. Matko Boska, jak dużo czekolady. Trzeba to zbadać. Dobra, teraz jest skupiona po tej książce. I lecimy szukać w starym dworku dokładnie, już wiem gdzie. <grystek> Ciasteczek. Stary dworek, gdzie nie można dojść do toalety. No błagam. Oczywiście, że tutaj. Where ciasteczka? O! A nie, tutaj można dojść do toalety, tylko teraz nie można. No ale no kojarzyło mi się, że tutaj nie można dojść do wielu rzeczy, bo to jest z dworka zrobione muzeum. E, tak, teraz nie można do kibelka się dostać, ponieważ jest tutaj przejście. Wejdź. Ojej! Są i ciasteczka. Też nie można oglądać, ani zabrać. E, jaka, jaka kotarka? Wcale nie y, wystaje. <grystanie> Cicho, ładnie wygląda, ładnie wygląda, tak? To się liczy, a nie to, co jest wreszcie pod ziemią. Nikt tam nie, nie może wejść. Tak samo jak do toalety. Dobrze, kolejna rzecz znaleziona. Ej, coś pomyliłam. A nie, to nie ja coś pomyliłam, to Magda coś pomyliła. No zdarza się. E, bo za ciasteczka też mam wystawny posiłek. Tak samo jak za bałwanka. Za sanie będzie papcią rus. Jeszcze powinno być otwórz prezenty. Żeby za ciasteczka był wystawny posiłek, to ma sens, ale może za bałwanka powinno być otwórz prezenty. Okej. Okay. Ogarnięte. Sprzątanie to w sumie nawet pasuje, no nie? Umycie okien dla Jezusa i takie tam. Ale dobra, opowieść wigilijna 2. Stary, bogaty Sknera. Na potrzeby historii nazwijmy go Ebenezer Scrooge. W sumie jego prawdziwe imię jest równie długie i staromodne. Znudził się wizytami świątecznych duchów i postanowił zabić ducha świąt. Uprowadził więc i ukradł wszystko i wszystkich, ukradł wszystkich, którzy byli bliscy papciowi Mrozowi. No w sumie bałwanek to pewnie bardziej jako osoba jest traktowany. Najcenniejsze skarby skrył w swojej piwnicy. Pomożesz ocalić święta? Boże, skąd ja mam wiedzieć, on jest? Tak, dziadek do orzechów to jest powiernik sekretów papcia mroza. A bałwanek to przyjaciel. No okej, okay, y nie wydaje mi się, żeby Dominik Fires był tym Scrooge'em, który chce zepsuć święta, więc chodźmy go szukać. Zaraz znajdzie typa, bo do zarządzania weszła, jaka oszukistka. Data utworzenia! <grych> Ale się nagenerowało tych ludzi, boże. No oczywiście niektórzy bez y koszulek i bez spodni, normalne. Papciom rusy tutaj y oszalały, aż się wyprowadził ze świata. Na tym to Duhir. Okej, okay, jednak za dużo tutaj nie znalazłam. Julia doznała olśnienia. Oddawaj święta, mortimer. Oho! I co? Pierwsza moja myśl o starym bogatym sknerze. To był Mortimer ćwic, jak nic nie znalazłam w zarządzaniu rodzinami. I już! Już! Jak tylko zapukałam do drzwi, to mi się pojawiło. A gdzie jest przejście do tego? Jezu, jakie skryte! Dobra. Zrobimy tak, że Mortimer musi mi po prostu powiedzieć grubiańskie powitanie. Wiem, że coś ukrywasz. Ta, zimno, ehe. Już tutaj nie zgrywaj ofiary. Oddawaj Sanie. Krzywda! Mówię, nie rób z siebie ofiary. To ty wszystko tutaj zrobiłeś. Jak cię pobijemy, to na pewno nam powiesz, gdzie to jest i będzie zrobione, tak? O nie! Jeszcze raz! Belek patrzy. Musimy wygrać. O, no! I kurde, proszę mnie tu teraz zaprowadzić. I idziemy odzyskać wszystko. Nieważne, że jest mega śnieżyca i ona tutaj ledwo może dojść. No nie! Nie, nie biegnij do najbliższego pomieszczenia. Tam też jest pomieszczenie. A to są sanie! Zabawkowa, fantastyczna karoca. Właśnie się zastanawiałam, skąd to na sanie wzięła. Mega kreatywnie. Okej. Okay. No, powiem wam, że tego jest tutaj sporo. Pozabierał wszystkim, ja nie wiem. No i gdzie ty polazłaś? Dobra, znaleziony, cicho. Schowaj do wyposażenia. Julia nie posiada tego obiektu. Papcia Rus posiada ten obiekt. Nie se przyjdzie i niech chce weźmie. Ja uznaję za zaliczone. Za sanie, e, zamiast sprzątania, daje papcia mroza. Wyżżej im żarcie z lodówki za te kradzieże i idziemy powiedzieć papciowi, że już jest wszystko dobrze. No, cześć Aleksander, ciebie też czeka bardzo ciekawa misja w Twoim własnym domu. Już jutro! weź taki nadgryzionych, lepim zostaw i, i idziemy. W sumie to nie odwiedzimy papciem Mroza, bo on nigdzie nie mieszka, a jak go gdzieś wprowadzę, to przestanie być papciem rozem, więc idziemy do domu. Gratulacje Elfiku. Święta są bezpieczne, a papcio wraca powoli do równowagi emocjonalnej. Teraz czas przygotować świąteczną kolację, zaprosić przyjaciół i wspólnie świętować. Esencja stresu sim o imieniu. podłoga. Eee, bo tu są różne esencje w ogóle nad tym barem. Mm. Możemy je wystawić, żeby goście na yy, fieście mogli sobie wypić, co będą tylko chcieli. Oho! Tak myślałam, że pan Maliniak gdzieś tu jest, jako duch. Pan autor książek. A tutaj na kominku po prostu stoi. I tutaj nawet wokół niego były chyba te książki, a nie zauważyłam tej urny. To wszystko to są oddzielne rzeczy, i tutaj są sanie i prezenty, i te. No, to są chyba lamy, ale miały być renifery. I wszystko oddzielnie. Jak to, jak to jest fajnie zrobione wszystko? Można normalnie zrobić zimową fiestę, spędzić czas z bliskimi, dostać jakieś fajne prezenty, podarować jakieś fajne prezenty. Czekamy jeszcze na papcia Mroza.

Wiesz, że to był Mortimer Świr? O kurde. No dobrze, papcio jak widać działa jak należy, więc na tym zakończę ten uroczysty film. Pamiętajcie, żeby wejść do PurePii jutro, bo o ile coś mi się nie pomyliło, to ona powinna robić moje zadanie właśnie jutro. Wrzucamy te filmy dzień po dniu, więc ym, we wtorek był film Kosmo, o ile się nie mylę. Potem w środę film Szalonej Szynszyli, dzisiaj mój i jutro Pi. Więc polecam obczaić wszystkie te filmy. My się jeszcze zobaczymy przed świętami, ale to jest najlepszy film do tego, żeby życzyć Wam wesołych świąt, bo przy innych to pewnie zapomnę. No i jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję i widzimy się w następnym. Pa!